Informacje parafialne. Ten odcinek został nagrany pod koniec lipca, ale gdzieś mi zalegał w montażu i dlatego go teraz wrzucam. Cześć, to ja, Terus. I dzisiaj i to jest początek. Tutaj przetestuję... właśnie. Tutaj przetestuję taką, jak Polska za czasów komuny produkowała swoją Polokoktę. No i wiadomo, nie było dostępu do prawdziwej takiej Coca-Coli. To też były produkowane podróbki, takie swojskie. To jest właśnie czechosłowacka podróbka coli. Nazywa się Kofola i jest inna od coli, ale to nie znaczy, że nie jest dobra. Jest dobra. To nawet nie za bardzo smakuje jak cola. To tak smakuje jak mieszanka. A właśnie. Oglądajcie dalej, żeby to zobaczyć. Jeszcze mam coś dla Was, a później będzie jeszcze zwiedzanie zamku w takim mieście, w takiej wiosce Zborów. Ale nie wiem, czy to się zmieści w tym odcinku, bo tamto już prawie zmontowałam i to trwa 25 minut, a jakoś tak mi wychodzi, że YouTube, nie wiem, jak chcę wrzucić film dłuższy niż pół godziny, to mi go nie wrzuca, więc chyba to będzie podzielone na dwie części. Ale nieważne. No, to tutaj mam tą kofolę. I tutaj, jako że to jest produkowana i dla Czech, i dla Słowacji, ja akurat byłem w Słowacji, proszę. O, proszę. Tu jest po dwóch językach, po czesku i po słowacku, ale tłumaczyłem te dwa teksty i po czesku, i po słowacku. Wychodziło dokładnie to samo. Miłości jest wystarczająco dla wszystkich. Więc to jest taki slogan kofoli. To jest kofola original, bo jeszcze jest kofola bez cukru i tak naprawdę tyle widziałem. Może są jeszcze jakieś inne, ale ich nie widziałem. Tutaj jest jakiś pan, który całuje. Chce pocałować coś, kogoś. I ma tatuaże jakieś, dobra. Mam już kubeczek i będzie degustacja, bo tak, ta kofola jest bardzo dobra. Gdy jest chłodna i gazowana, bo jak jest jakaś taka już mniej chłodna i rozgazowana, to jest słaba. Było kolejne cięcie, ale dobrze. No, będzie degustacja. Otwieramy. O, nawet nie było bąbelków, ale to dlatego, że za bardzo nie ruszałem tą butelką. Nie trząsłem. No dobrze. I zakręcę tą butelkę już. Poza kamerą. O, proszę. Kofola wygląda jak zwykła Coca-Cola czy Pepsi. Lub też inne takie podróbki coli. Jest bardzo dobra. Jest taka słodka, ale to jest taka słodycz. No właśnie, to jest taka dziwna słodycz. To jest taka słodycz, że jak już połkniemy, to zaczyna nam brakować takiej słodyczy. Jest takie uczucie, że ja chcę więcej. No. I to smakuje jak mieszanka kwasu chlebowego z kolą i miętą. No mniej więcej. Naprawdę bardzo lubię kofolę. Ma dobry smak, ale właśnie kofolę lepiej wypić jak jest jeszcze gazowana, a najlepiej jak się schłodzi. Bo jak się jej nie schłodzi, to jest taka słabsza, ale jak jest gazowana, jeszcze nie jest źle. A jak jest już rozgazowana i nie jest chłodna, to jest takie sobie. No. A więc to by było na tyle z tą kofolą. A teraz przechodzimy do drugiej rzeczy. Czyli normalnie to jest hit i to jest deal mojego życia. To jest normalnie deal mojego życia.
0 euro, proszę. Taki piękny banknot. Drewniana sakralna architektura słowacka. 0 euro tutaj jest. Cerkiew Mikulaszowej, chociaż to też może być kościół katolicki, bo prawosławny na 100% jest, jeżeli ta trzecia na dole kreseczka jest pochyła. A jeżeli jest prosto, to też może być rzymskokatolicki. To jest w Herwartowie, to jest raczej rzymskokatolicka, a to jest w Troczanach i nie wiem. Nie wiem, bo ma trzy kreski ten krzyż, więc może być i rzymskokatolicka, i może być też prawosławna, albo grekokatolicka. Więc tak to wygląda. Z tyłu jest, o proszę, 0 euro, zabytki Europy, Mona Lisa. I to 0 euro to nie jest jakaś tandeta. Halo. Tutaj taka informacja dodatkowa, bo nie byłem doinformowany, jak nagrywam ten odcinek, a już się doinformowałem i tutaj macie napisane właśnie, o co chodzi z tym 0 euro i to nie jest taka typowa pamiąteczka. Dlaczego? Banknoty o nominale 0 euro są wydawane oficjalnie za zgodą Europejskiego Banku Centralnego i są to banknoty z zabezpieczeniami wydawane do celów kolekcjonerskich, promocyjnych i pamiątkowych. Pierwszy banknot 0 euro ukazał się we Francji w 2015 roku. I właśnie, to nie jest jakiś banknot, nie wiem, produkowany przez prywatną osobę, tylko on jest produkowany przez jakąś firmę za zgodą Europejskiego Banku Centralnego. To jest ten bank, który właśnie produkuje euro, więc to nie jest jakieś, nie wiem, amatorka, no to są banknoty z zabezpieczeniami. To są takie solidne banknoty, o ile to można tak nazwać. Mogłoby się wydawać, że to jest jakaś tandeta. Znaczy wiadomo, to nie jest też zaliczane jako podróbka pieniądza, bo proszę tutaj porównać z prawdziwymi banknotami euro. Jednak się różni, chociażby z takim 5 euro. No, różni się, chociażby dlatego, że tutaj jest euro, euro po grecku, euro po rosyjsku, a tutaj jest euro suwenir, czyli pamiątka, bo to jest suwenir, pamiąteczka. I tutaj wszędzie maluśkimi literami jest pisane, że to jest euro suwenir. Nawet ja bym tutaj w tej gwiazdeczce jest napisane euro, nie w tej, w tej gwiazdeczce jest pisane euro suwenir, wszędzie to jest euro suwenir, żeby podkreślić, żeby później nie wzięli tego jako podróbkę, bo wtedy byłoby to nielegalne. Porównajmy też tył na przykład 10 euro, no tutaj jest taki sam znak, ale nie ma już nominału. No wygląda to trochę inaczej. Tutaj podobnie w przypadku 20 euro. Też nie ma nominału tutaj. No i jest też to. Tutaj też nie ma numeru seryjnego, a tu jest. W ogóle 20 euro ma takie fajne, bo to jest okienko, to prześwituje. Prześwituje. Jest też fajnie. Oczywiście nie prześwituje tak jak funty brytyjskie czy dolary australijskie. Jest też kilka innych walut, które właśnie wprowadziły takie prześwitujące pieniądze. Ale właśnie, a propos tego. No bo nic w świecie nie jest za darmo, ile takie euro kosztowało. Takie euro kosztowało, właśnie mówię, to jest deal życia. Takie 0 euro kosztowało 3 euro, ale to nie było takie na staganiku czy coś, to chyba na placówce poczty, to chyba była poczta czy coś, był taki automat duży i tam się wkładało monety i tak wypluwało ten banknot powoli. Nie wiem, może drukowali, ale proszę, wszystkie zabezpieczenia jakie, znaczy wiadomo, takie niby zabezpieczenia są, tutaj, no jest to solidnie wykonana, nie nazwę tego podróbką, a raczej parodią może przeróbką euro, 0 euro. Bardzo fajnie, w ogóle widziałam też, tutaj macie, pokazuję właśnie
chyba co roku wypuszczają jakieś nowe obrazki na to 0 euro czy coś, bo to nie jest tak, że jak ktoś sobie to zrobił. To jest jakieś takie, nie wiem, czy znane na Słowacji, czy coś, ale właśnie tak to wygląda. No i tutaj ma niby jakieś zabezpieczenie, ale to nie jest takie zabezpieczenie, jakie jest w innych banknotach, bo w innych banknotach jest właśnie taki paseczek. I tego paseczka nie ma w tym banknocie. Ale ten paseczek się świeci, ma napisany nominał. Tu ten znaczek też się świeci, jest napisany nominał. Więc takie są podobieństwa, takie są różnice. A więc to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, łapeczkujcie i następna część odcinka właśnie teraz. A jeżeli nie da rady wyeksportować razem z tamtym, no to w następnym odcinku. Cześć!